Aby nie było, że to jest instrukcja dla hodowców owiec, to jest puenta, że większa radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 tych, co nie potrzebują nawrócenia. I na bank idzie tu koniec czytania, idzie palec do góry, czy księdza, czy jakiegoś pastora. Kto z was przynajmniej już tak raz się nie oddalił od stada? A ja tu widzę same recydywy, nie? Ale Jezus tego nie robi. Nie moralizuje. Nie kończy, tylko co mówi? Mówi do dziewczyn. A która z was, jeżeli by miała w swoim ręku 10 pieniążków i zgubi jeden, to nie wysprząta całego mieszkania tak długo, aż znajdzie. A jak znajdzie, to sprasza wszystkie swoje przyjaciółki i mówi: chodźcie, radujcie się, bo moja drachma została znaleziona. Drogie panie, która z was tak robi? Że jak 5 groszy straci, to wszystkie koleżanki zgubi. To jest typowy semicki sposób mówienia. Przekoloryzowany. Ja kiedyś Bacę zapytałem: Baco, czy jakby ci uciekła owca, czy ty byś poszedł za nią i zostawił całe swoje stado? A Baca mi powiedział: a cóż, jesteś głupi? Jak poszła, to nie wiem, co zezra. A jak ją dorwa, to ją zezra. U mnie są tylko owce albo smaczne, albo szybkie. Do mnie dotarło, że te obrazy są po prostu tak napisane, czy tak opowiedziane, żeby uwydatnić ich kontrast. Ale patrzcie, co my słyszymy. Który z was, która z was, tak naprawdę to są zaimki osobowe, mężczyzna, kobieta. Owca zginęła gdzieś daleko, a drachma zgubiła się we własnym domu, czyli gdzie? Patrzcie, wszystko rozumiem. A ja nie powiedziałem blisko. Nagle okazuje się, że to działa w każdym narodzie, w każdym języku. Ten sposób przedstawiania Bożej prawdy. Dwa skontrastowane obrazy. Dwa razy powtórzona myśl, żeby nie było wątpliwości. Zgubione daleko, zgubione blisko. Tu i tu zgubione, tu i tu znalezione. Puenta, większa radość w niebie niż na ziemi. No i można powiedzieć, żeśmy odkryli pewną część tej przypowieści, bo to jest dopiero jedna część. I teraz Jezus mówi dalej. Było sobie dwóch braci. Młodszy przychodzi do ojca i mówi: oddawaj połowę majątku, co mi się należy. Ojciec podzielił dom. A młody jak wziął, tak poszedł w długą i oczywiście wszystko przeputał, jak to młody. Jak już wszystko przeputał, nie miał co jeść, to zaczął wyżerać omłot. Jak widzieli, że wyżera omłot, no to przestali mu dawać. Przestali mu dawać, to on mówi: to ja wracam do ojca, bo ja tu zginę z głodu. Najmę się jako jego najemnik, oni to mają lepiej niż ja teraz. I z tą myślą idzie i jeszcze myśli sobie tak. I powiem ojcu tak: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, nie jestem godny nazywać się twoim synem, uczyń mnie jednym z twoich najemników. I mówi to mu dwa razy, a wiecie, jak dwa razy ktoś coś mówi, to to jest ważne. A ojciec w trakcie tego rzuca mu się na szyję, daje mu płaszcz na ramiona, sandały na nogi, pierścień na rękę i tuczne ciele kazał ubić, bo jego syn był umarły, a ożył, był zaginiony, a się odnalazł. I co on cytuje? Z przypowieści o zaginionej owce. Nagle nam się to wszystko zaczyna składać w jedną przypowieść. I nagle wchodzi na scenę starszy brat, który został w domu. Ale my znamy historię, że tam też coś w domu było już, nie? Jakaś drachma zgubiona. I zaczynamy sobie to składać w jedną całość. Młody się zgubił jak owca, bo poszedł w świat. Ale starszy zgubił się we własnym domu. Mówi do ojca tak: to ja u ciebie garbuję od rana do wieczora. On tam z babami wszystko przechula, a ty jemu przyjęcie wystawił? Aś mi nawet koziołka najadał, bym sobie z kolegami grillował. Przepraszam, że tak parafrazuję, ale taka tam jest zawarta myśl. A ojciec mówi: synu, do jednego i do drugiego mówi synu. Jeden i drugi nie rozumie, co to znaczy być synem. Chcą zapracować na miłość ojcowską, chcą odpracować grzech. To tak nie działa. Mówi: należy się radować, że ten twój brat był umarły, a ożył, że był zaginiony, a się odnalazł. I tym sposobem mamy 15 rozdział jako jedną przypowieść, która mówi nam o tym, że można się gdzieś zgubić w świecie, ale można się też stracić we własnym domu. Jeden bonus z tego: już nigdy nie zapomnijcie 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Nie ma szansy. Macie przechlapane do końca życia, bo sami będziecie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie: a ja się gdzieś zgubiłem? I tym sposobem zachęcam was do czytania Biblii. I tak po śląsku wam powiem: niech wam Bóg błogosławi, wiele w lesie.